Czy kokaina pomaga ci w kręceniu nowych filmików? Co? Okej, zaczynamy. Jurkowski z tej strony, moi drodzy, Q&A, odcinek 5 bodajże. Moi drodzy, szybkie takie newsy tylko, jeśli chodzi o Q&A. Następne Q&A, jakie będę robił, to będzie Q&A na żywo, czyli będziemy dzwonić do siebie, wy będziecie dzwonić do mnie na Skype'ie i będziemy sobie rozmawiać, także na Facebooku będę o tym mówił, także ci, którzy nie są jeszcze na moim Facebooku, zapraszam do mnie i tam będziecie na bieżąco informowani, kiedy taki Q&A nastąpi i mam nadzieję, że będziecie mieli przyjemność jako taką porozmawiać sobie ze mną na żywo, a ja sobie później z tego wytnę, zmontuję jakiś taki ciekawy odcinek. Także tyle z informacji, jedziemy z pytaniami. Jakbyś mógł przywrócić jakiegoś rapera zza światów, to kogo byś wybrał? Przewidź najlepszą płytę na rok 2015, La Liga czy Premier League? Ale ze światów rapowych czy ze światów ogólnie? Bo jeżeli tak ogólnie, to chętnie bym zobaczył Magika dzisiaj i tak jak wtedy wyprzedzał scenę o parę lat, paręnaście, to chciałbym zobaczyć, czy tak samo do dzisiaj byłby takim przekotem, jakby wtedy, bo niezaprzeczalnie był przekotem. A jeżeli z takich ogólnie ze światów rapowych, żeby ktoś wrócił do rapu, to Ace'a bym chętnie posłuchał. Zajebiście bym posłuchał Ace'a. Mhm. A przewidzieć najlepszą płytę roku 2015, no to dwie możliwości są tak naprawdę. Kuebo może rozpierdolić i może rozpierdolić również Kiki Keke. Na bank. Wyjebane tak mocno. Czekam na to jak 150. La Liga czy Premier League? Premier League. Premier League zdecydowanie. Chyba nie ma lepszej ligi na świecie. Czy jak stanę na torach i złapię się trakcji, to pojadę jak tramwaj? Kubusiu drogi, oczywiście, że pojedziesz, tylko musisz zapierdalać. To musi być kurwa na pełnej kurwie i wtedy pojedziesz jak tramwaj, obiecuję. Czy sprawdzałeś ekipę Pasjonaci? Jeżeli tak, to co o nich sądzisz? Jak uważasz, czy ekipa Rapadix dużo straci po odejściu Laika? W którymś z wywiadów z Zeusem było wspomniane o możliwości wspólnej płyty z Biszem. Czy nie uważasz, że to mogłaby być jedna z najlepszych płyt w polskim rapie? Ekipę Pasjonaci kojarzę, było spoko, ale nie jestem jakimś szczególnym fanem. Tak, Rapadix stracił bardzo dużo, jeśli chodzi o odejście Laika. W sumie dla Laika słuchałem Rapadix. A Bisz z Zeusem, no byłby to rozpierdol i byłaby to pewnie jedna z najlepszych płyt w polskim rapie. Fajnie, jakby coś takiego powstało. Kuba Knap, co o nim myślisz? W swoich top 10 ani poprzednich filmikach nie wspominałeś o nim. Co sądzisz o ostatniej akcji TDF-a dotyczącej koncertu w Warszawie dla fanów z Poznania? Mam mega problem, a czy nie mega problem może z Kubą Knapem, ponieważ mega zajebiście doceniam stylówę i w ogóle to jak on się rozwinął od pierwszej płyty do dzisiaj. Bardzo doceniam, ale nie siedzi mi tak jak się pytałeś, ten leniwy flow, leniwy styl. Posłucham raz, dwa, ale nie tak, żebym zapętlał i żebym się tak jarał jak, nie wiem, rzeczami, nie wiem, Kękę, Bisza, Zeusa, czy tam kogokolwiek innego, ale totalnie rozumiem, dlaczego tyle ludzi się jara i dlaczego ma taki fame. Niech ma. Niech mu się wiedzie jak najlepiej. I czekam na kolejne rzeczy. Oczywiście czekam, bo zawsze jestem ciekawy, co zrobi, bo robi rzeczy nietuzinkowe. Tylko nie jest to mój jakiś taki, nie trafia to w moje gusta specjalnie, nie? Ale ogólnie, jak to mówią, na propsie. Akcja TDF-a z Poznaniem jest mistrzowska, jak to zobaczyłem, no to w ogóle banan na ryju totalnie, gdybym tylko mógł, to chętnie bym sobie taki bilet zakupił. Zajebista akcja promocyjna, wyjście naprzeciw wszystkim tym różnym dziwnym akcjom po drugiej stronie barykady, bardzo spoko, zajebiście. Tak można robić? Żona mi mówiła, że nie. Wiedźmin, część pierwsza czy część druga? Wiedźmin tylko jedynka. Dwójka mnie zawiodła strasznie. Jedynkę przeszedłem dwa razy. Na dwójkę czekałem, zamówiłem w preorderze. Zamówiłem ją na Xboxa, pograłem na Xboxie. Nie podobało mi się, później kupiłem ją na peceta. Myślałem, że na pececie będzie lepiej, ale nie było lepiej. Te zamknięte lokacje średnio mnie wkręciły. Czekam na trójkę, czekam na otwarty świat a la Skyrim i mam nadzieję, że będzie rozpierdol. Z tego co pamiętam, Góral nagrywał u ciebie płytę. Jak się z nim współpracowało? Kto według ciebie robi najlepsze braga w Polsce? Palisz zielone? Ziomuś, troszkę pomyliłeś. To nie Góral nagrywał u mnie, tylko ja nagrywałem w studio, gdzie Góral nagrywał. Tam nagrywałem swoją pierwszą płytę w legendarnym studio na piętrze u Miksera. Tam, gdzie Góral nagrywał swojej drewnianej małpy rock. Także nie
nie współpracowałem z Góralem w żaden sposób, współpracowałem z jego jakby najbliższymi ludźmi, czyli Ramona 2-3 czy Rafi Degustator, z nimi współpracowałem, tutaj mógłbym szerzej powiedzieć na ten temat coś, ale może nie będę, bo to są rzeczy bardziej takie, wiecie, drastyczne. Najlepsze braga w Polsce? Trzeci Wymiar chyba, nie? Jeżeli chodzi o takie bragowe numery i techniczne, to Trzeci Wymiar, chociaż oni też... Ciężko powiedzieć, już nie słucham braga. Kiedyś się jarałem, teraz totalnie mi ono nie podchodzi. Gram w zielony, ziomuś, gram. Palę zielone, palę. Zdarza mi się. Ale ci, bo to moja babcia ogląda czasami. Kto według ciebie jest jedynym królem podziemia w historii polskiej rap sceny? Smarki zdecydowanie jest najlepszym, jest jakby królem polskiego podziemia, bezapelacyjnie Smarki. Czy ty jako były raper bądź po prostu zajawkowicz paliłeś albo palisz kanabis? Jaki masz do niej stosunek? Udostępnisz gdzieś kiedyś swoje traki? Planujesz kiedyś w przyszłości powrócić do nagrywania choćby pojedynczych numerów? Stosunek do kanabis mam neutralny, sadzić, palić, zalegalizować, ale bez jakiegoś tam szczególnego fanboystwa. Czasem mi się zdarzy, ale rzadko ogólnie, ale zdarzy mi się, nie mam nic przeciwko w ogóle. Nie ma kaca po tym, nie? To jest przyjemne. A jeśli chodzi o moje traki, tak, kiedyś może je gdzieś będę jakoś zamieszczał, może kiedyś w przyszłości, jeżeli je gdzieś tam wyszukuję jakieś takie ciekawsze może, coś tam się tego znajdzie. Nagrałem ponad 100 numerów, myślę, spokojnie, ze 150 i będzie. Także myślę, że z 2-3 może słuchalne się znajdą, Także podeślę, ale nie zamierzam wracać do rapowania, chyba że jak dostanę grube siano od bananowca jakiegoś, który będzie chciał fit Jurkowski mieć numer i mi zapłaci grube hajsy, to kurwa, dla hajsy czemu by nie, nie? Dlaczego tak mało Ameryki u ciebie na kanale? Czemu nie ma Stanów? Już ci tłumaczę, postaram się wytłumaczyć to jak najlepiej potrafię. Ponieważ rzadko jestem na tym YouTubie, mam na dosyć mało czasu, mam na kręcenie tych filmików i ciężko jest mi być na bieżąco, w ogóle jeszcze jakby nie robię filmików o bieżących sprawach, cały czas wracam do przeszłości, bo nie mam tyle czasu, żeby nagrywać tyle filmików, żeby być na bieżąco z filmikami, jeśli chodzi w ogóle o polską rap scenę. Nie mówię w ogóle o Stanach, nie byłbym w stanie robić aktualnie, robić na bieżąco rzeczy o Stanach, czy w ogóle i jednocześnie robić materiały i o Polsce, i o Stanach. A poza tym to jest jeden z argumentów, dla których jakby Stany sobie odpuściłem. A drugim jest to, że nie wiem, mam fazę i ogólnie jaram się, jak w tle słychać to, o czym ja mówię. Wiesz, o co mi chodzi, że puszczam sobie Szybka Piątka z Biszem i te kawałki w tle lecą i one się tam pojawiają, czy z kimkolwiek innych, czy jak robię top 10, to że w tle leci ten numer, o którym ja mówię. Uważam, że to jest klimatyczne i że tak to powinno wyglądać, a jeżeli bym miał robić o Stanach, to w tym momencie automatycznie dostaję warna od YouTube'a i muszę wykasować ścieżkę dźwiękową, co mija się z celem trochę. I dlatego też nie robię o Stanach, bo zrobiłem jeden odcinek i mi się YouTube przypierdolił i musiałem go wykasować. Także na razie Stanów nie będzie, zobaczymy, może w przyszłości, kiedyś. Moi drodzy, to by było na tyle, to było Q&A. Oczywiście czekam na kolejne pytania pod tym filmikiem do standardowego Q&A, ale zapraszam was koniecznie na Facebooka, gdzie gdzieś za tydzień, za dwa tygodnie, myślę, zrobimy sobie akcję i będę cały wieczór siedział na Skype'ie i każdy będzie mógł do mnie zadzwonić, porozmawiać, ja to wszystko będę nagrywał, bo wycinam sobie ciekawe momenty, ciekawsze, także każdy z was może być jakby uczestnikiem mojego kolejnego odcinka Q&A, także zapraszam was na Facebooka, trzymajcie się ciepło, to był Jurkowski, widzimy się wkrótce, nara, idę przyjebać ściechę.